Dzień dobry. Telegram. Kabaret, tak? Dzień dobry, kłaniam się. No co, panowie, dlaczego tak późno? My jedziemy prosto z festiwalu. Zresztą telegram został nadany. Bo wcipu u siebie w kabarecie. W pierwszej kolejności specjalnie dla mnie gości całe na ręce bengalskie obręcze. Górą i dołem! Trzy talerze z rosołem! I jeszcze największe utrudnienie dodatkowe! Szwedzki! Półmicek! Na głowę! Panie Adiomcie! Tak? Szukamy pana. Innym razem, bo teraz nie mam czasu. Doktor Wałek rozwiązał nam kabaret. A od kiedyż pracownicy naukowi mają takie kompetencje? A zresztą jesteście na tyle dobrzy, że sobie dacie radę chyba. Ale chodzi o Wojtka. Co o Wojtka? Wałek... Doktor Wałek zawiesił go w prawach studenta. No, to troszkę gorzej, bo... Wie pan, lubię was bardzo, ale tu zdaje się nie będę mógł pomóc. Jestem, jak to mówicie, za krótki na to. Śpieszę się na koncert, ale... Prawda, tylko trudno. Na pewno. Nic się z tym nie da zrobić. Że mu się tak spieprzył. Może coś pomóc? Nie, nie, tam. Panie Adiunkcie, panowie, chodźcie, pomóżcie. Chodźcie, panowie. Popchamy. Moi drodzy, ale koniec jest przerwy. Koniec przerwy, no to... Ja. No dobrze, dobrze. Pierwsza para. Proszę już iść. No, radośniej to jakoś, radośniej, spontanicznie bardziej. Pierwsza para, dobrze, pierwsza para, dobrze. Dobrze, jeszcze do magistra Guzia. Wytrzymaj do końca. Dobra, ja do niego zadzwonię z domu i może się udałem. Lecę teraz, bo jest koncert, wy też tam macie być, telewizja jest, wiecie, afer. No, proszę. Hej. Okej. Jeszcze raz. Co robimy? No co, no Wojtek nowy zdecydował. Uważam zresztą, że słusznie. Gdzie on jest, bo gitara potrzebna mu jest. No powtarza Hercowicza, ile w sumie wykonaliśmy. No, dwa razy. Co z Wojtkiem robimy? Mówisz mu? No, nie wiem. Zresztą, wiesz, albo Wojtek, albo kabaret. No, nie mam. Nie, w sumie wiedział, czego chce. Mógł się domyślić, że to się tak skończy, nie? Czy możemy nie pieprzyć. Okej, okay, w porządku. Idę po nowego. Dobra. Wyjmijcie skrzypce, Hercowicz. Podobno gracie jak z nut. Trzeba by, wiecie, coś zrobić. Coś ludziom dać za ich trud. Gdy los pozbawił ich premii, gdy wokół ciemność i śnieg, pan zagra na akademii coś wesołego.